Ja się tu zaraz zapłaczę, kurwa! Cześć, z tej strony Raziel. Tak, zgadliście. Jadę dalej z tym pierdzielonym questem, gdzie muszę zabić, tylko chwilę, jeszcze jedną rzecz sprawdzę tylko. Muszę zabić kobitę, która jest o 11 leveli silniejsza ode mnie. Skopuje mi dupę. Całkowicie. Czy ja nie mam jakichś fajnych rzeczy? Naprawdę, chyba powinienem poza nagraniem iść w cholerę, za przeproszeniem, do mojej bazy. Bazy kryjówki, ewoluować, ale kurde, nie miałem czasu i chęci. Dobra, próbujmy. Jo, ojca ci zabiłem. Dobra, strasznie tam. Dziuruj się. Nie, nie trzęsie się, jest w porządku. Tusze, masz. Mam przez łeb. Ja się tam ciebie nie dygam. Dobra, ciebie sobie odpuszczę na razie. O, ty ruro! Teraz nie mogę podejść, bo mnie obrzyga. Kurde! Aha, jedną i drugą powaliłem. Świetnie. A sprawdźmy. 92. Dużo jej nie odejmuje. Słabo. Ogólnie przepraszam za mój głos, ale znowu coś mnie złapało. Znowu coś nie tak z gardłem. Ciężko mi się mówi. Ale się wkopałem teraz. Teraz to dałem ciała po całości, z kitu. Tusze, jak żeby inaczej. Dobra, tych jej przydupasów teraz będę używał jako pożywki. O tyle dobrze, że NPC-ty nie atakują, kiedy wyssasz krew. A nawet jeżeli atakują, to masz tak zwaną nietykalność. O, dziwne, nie wskoczyło. Dobra, unikając tej bawy, to jej nie zabija. Muszę ją atakować. Kurde, jak ta kondycja wolno się ładuje. Na to uważać. No ta, zapomniałem. Duże obrażenia nawet zadaje wysysanie tej krwi.
Co, nie mogę się wychylać. No i znowu. Tusza od czego? Czy pierdoliła mi? Dobra. Unikanie ciosów blisko niej jest bardzo nieopłacalne. Dobra, podejść. A taki krwią niewiele jej odejmują. Sprawdźmy to. To jej dużo zajmuje, ale nie, mam tylko dwa naboje. Wysokoprocentowa krew. Trzy promile we wdychanym. Ona chyba teraz pierdolnie, tak. Pamiętam z poprzedniego odcinka. Jak zrobił. No? Chcesz? Nie chcesz? Dobra, to ja podejdę. Po co ja ją gryzę? Wow! Na chwilę się odwróciłem. To nie wygląda fajnie. Wcale. Pierdolę, połowę miasta zeżrę po tej walce. Niam, niam, niam. Chyba kociołek piła. Kurna, chcę w jedną przywalić, druga się wpierdala. Niedobrze. Świetnie, bomba. No nie jest to fajnie. Ja się tu zapłaczę, kurwa mać. One eternity later. Proszę państwa, chyba w końcu się udało. Chyba w końcu nadszedł ten moment. Zabij tą kurwę! Chwila, czy ja wszystko nagrywam, bo ja się boję. Boże, jest tak, kurwa. I don't know what to do. And I did not come to kill you, Miss Fletcher. Jak to nie? Will you spare me then? Save this cadaverous carcass of mine. Zajeb to. Does your heart beat a little faster now? You fancy me then, doctor? No, nie. No, Miss Fletcher. How about no? My dead heart will beat for only one. No! Is she pretty? Is she sweet and tender? To me, yes. Ah! I hate her already. I know. And this is partly why you must be destroyed. But you just said... That I did not come here to kill you, yes. But I realize now the threat you embody must be stopped. Will I be remembered? Will you? O tak, zapamiętam cię, kurwa, nawet nie wie się. Doris Fletcher.
greatest actress of her generation. No one can take that from you. Thank you. And farewell. Ona się spali, tak? Nie mogłaś tak od razu. Drodzy widzowie, wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, jak długo ja się z nią tłukłem. Farewell, Doris. Ja myślę, że z 3 godziny bite się z nią biłem. Bravo! So dramatic! I love it! McCullum! How strange I seem to find you whenever I'm inquiring about that skull infestation. I mean you no harm. I'm not here for you. But once I've put all the pieces of the puzzle together, I'm sure we'll have a little chat, you and me. Stay away from me, McCullum. You and all your war dogs. Whiskey, to spierdalaj z tym. Dr. Reed. But I'll let you go. For now. Ja dopiero co się biłem, kurde. I should probably leave the theater right now. Ale że udało mi się to nie, odnowiło mi się zdrowie? I cannot enter. Zaraz, chwila, moment. Ja chyba coś dostałem. To coś fajnego chyba. 140. Kurna, dawaj, proste. A, szabla, kurna. Ale fajnie, w końcu jakaś normalna broń. But London is not. It would be wise to benefit from the Ascalon's protection while I continue my research during the Great Hunt. Jezus Maria, ile ja się z tym natłukłem. W pewnym momencie już po prostu tłukłem na oślep ją, naprawdę. Lepiej stąd spierdzielać jednak. So Doris just needed to be close to her audience to infect them. Contagion through skin. Very disturbing. Wszystkich drogą dotykową zarażała innych. Nie musiała ich Krysia nie jestem z tyłu. Bardzo dziwne. Ale ta szabla jest kozak. Aha, no te. Moi przyjaciele. Wilkołak i Skal. Żygający. Ale teraz jest jedna mała różnica. Mam szablę. Zamknij mordę. Gryź to gówno. Ale ja ulepszę tą szablę. Jezus Maria. Ja w nią wpompuję wszystko chyba co mam. Słaby pomysł. Przydałaby się broń palna. Trzeba popracować nad celnością. Teraz pierdalando. Chwila, czy gdzieś tutaj nie ma jakiejś krówki? Ja chcę ewoluować w końcu. Krówka jest niby po prawej stronie gdzieś. Jest moja krajówka. Ewoluować. Ewoluować. I ulepszyć wszystko, co się da. Nie pamiętam, czy ja mogę tutaj ulepszać? Mogę. Dobra. Broń, to chcę ulepszyć. Dobra, dźwięk zadawane obrażenia, przyjmij punkty krwi po trafieniu.
Zmniej zużycie energii. Aha, dobra. Jeszcze większe pierdolnięcie, czy mniejsze zużycie energii? Dawaj pierdolnięcie. Dobra. A nie mogę? Mogę! Kurwa, jedzie. 273, dawaj. Doskonała szabla. Oh yeah. O to mi właśnie chodziło. Dawaj to. Skróć czas przeładowania. A w sumie jedno i drugie chyba mogę. No. No i kurde, kozak. Jeszcze coś. Mogę dzięki temu coś jeszcze ulepszyć? Potem coś... A nie, to już mam. A, nie, stój. Zmniejszyć energii. Nie, nie tak. Tutaj coś mogę jeszcze? A nie, a w rewolwerze? Co ja? Trzysta punktów. A, dobra, to są te ulepszone, dobra. To się przyda w luj. Wytrzymałości też. Krew. Dobra. Czy mogę nie? Dobra, lekarze na razie walą mnie. Boże, jak ja się cieszę, że ją zabiłem w końcu. Dobra. Azury, to mnie nie interesuje, włócznia. Już wszystko drogę w luj, nie? Dobra. To mi się wydaje fajne. Daj to. Dobra, ciao. Podnieś poziom zdrowia. Co mamy? Podnieś poziom wytrzymałości. Dobra, jedno i drugie.
potwierdź. Ale to i tak nie zmienia faktu, że trochę będę musiał popolować na innych mieszkańców. Uzupełnił? No dobra, coś tam do pompy mam. Dobra, drodzy widzowie, na tym w tym momencie zakończę nagrywkę i widzimy się w następnym odcinku. I w następnym odcinku pójdziemy do Lorda Redgrave'a, aby zdać mu relację na temat Doris Fletcher. Także ja się żegnam, dziękuję pięknie za oglądanie. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj, jeżeli ci się podobało. A ja z góry dziękuję oczywiście. Ja tutaj poza nagraniem jeszcze się trochę pokręcę i może zjem kilku przechodniów. Tak czy inaczej, na razie.